Przyzwyczaję się do zmiany czasu? Ja to nawet specjalnie tego nie odczułem. Pam, param, 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 param. Pam, 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 pam. Dobrze, 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 dobrze. Wystrojony sierścioch kontra Ragnaros. O Jezu, Jezu, Jezu. Ciężkie wybory. Dobra, niech będą robaki. Myślałeś kiedyś, czy się mnie przeprowadzić za granicę? Wiesz co? Myślałem nieraz. I w sumie dalej tak myślę. Znaczy, wizja mieszkania gdzieś, gdzie jest ciepło, jest całkiem spoko, nie? W sensie, no mieszka, no wiadomo jak jest w Polsce zimą. I tak nieraz gdzieś tam przebąkiwaliśmy z Beatą o jakiejś Teneryfie, czy innym takim tym na południe. I może kiedyś coś takiego zrobimy, ale nie wiem w sumie, czy jakoś bardzo bym chciał. No jaki kraj, jak już, no właśnie, Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania, nie wiem, Grecja może, jakaś ten Cypr, czy coś w tym stylu. No to takie, wiecie, pseudotropikalne kierunki na Morzu Śródziemnym. I wznieś się w powietrze. Ale nie wiem, czy... Nie wiem, czy... Co z tego wyjdzie. Streamisz w takim kraju codziennie byłby sztos. Co by na tym streamie się miało dziać, żeby był sztosem? Podać ci coś? Bo wydaje mi się, że raczej byłby taki sam jak z Polski. Czym by się to miało różnić? O, idziemy do sklepu kupić pomidorka! Teraz zobaczcie hiszpańskie pomidorki! Teraz idziemy ulicą. O, patrzcie, kosz na śmieci ławka. Taki Aiko i Emil. A ja nie wiem, co oni robią specjalnie. Czyli bardziej przeprowadzka w celach wypoczynkowych. Tak. Znaczy w celach bardziej zmienienia standardu życia niż wypoczynkowych bym to nazwał. Ale nie ze względu na warunki ekonomiczne. Przynajmniej jeszcze, bo jak tak dalej pójdzie, to kij wie. Jak trafisz na takiego służbistę, to wpierdol zarzucenie kiepa dostaniesz. Tak, no. Na YouTubie jest pełno filmów, jak żandarmeria w Hiszpanii klepie ludzi, bo kiepa rzucili. Więc to na pewno tak wygląda. Wiem to od znajomych. No spoko, no tylko że wiesz, ja. Na pewno jest jakiś psycholog. Jakieś sformułowanie psychologii odpowiadające za to, ale nie wiem jak brzmi. Natomiast mój poziom łatwowierności jest do pewnego stopnia ograniczony, nie? I jak mi ktoś mówi, że gdzieś tam dzieją się rzeczy. W moim rozumowaniu bardzo mało prawdopodobne, to po prostu w to nie wierzę, nie? Nawet jeżeli ten ktoś powie, że słyszał to od 100 miliardów osób, to dalej w to nie wierzę, bo to jednak mówi jedna osoba, nie? A nie chce mi się wierzyć, żeby w jakimkolwiek cywilizowanym kraju policja napierdalała kogoś za to, że kiepa rzucił. Bo chyba nie jest to kuźwa środek Afryki, tylko jakiś cywilizowany jednak kraj, więc no sorry, stary, ale no ja w takie. Jeżeli miałbym określić to. Tak jak myślę, to w takie bzdury nie wierzę. No. I tyle. Tyle z mej struny. Według mnie zmiana kraju przyniosłaby jakąś świeżość na stream, na przykład historyjki. Trochę przeceniasz to, no bo... No,
co by się miało zmienić, jakbyśmy zmienili kraj? Przecież to nie będzie tak, że przeprowadzimy się do czegokolwiek tam, gdziekolwiek, kiedykolwiek. Nagle będę miał zasyp historii jak z rękawa. Byliśmy gdzieś tam na wyjeździe jednym, drugim, trzecim, no i tych historii jak nie ma, nie? No tam się może przydarzyć jedna na jakiś okres czasu, wiadomo, no ale to... To tyle, tak myślę. No póki co opowiedz historyjkę z Polski. Byliśmy na basenie i poszliśmy też na sauny. I było fajnie. Plus ja akurat taki średni jestem, jeżeli chodzi o opowiadanie historyjek. Nie wydaje mi się, żebym był dobrym historyjkotelerem. Wielkie perspektywy przed tym małym. Wielkie perspektywy. Nie najmniejsze. W piątek byłeś na browarku. Wczoraj byłem na wódce. A wczoraj była sobota. Nie, niedziela. Chwila. Wczoraj byłem na wódce, w sobotę piłem piwo. Tak, w piątek byliśmy... Co my robiliśmy? A, w piątek byliśmy w dwóch knajpach w sumie. A straszna jakaś zamuła była. Muszę przyznać, że tak raczej mało... Jest za wcześnie, by tracić nadzieję. Spokojnie, o, spokojnie było. Cześć, Olek. Myślałem, że byłeś na tyle podekscytowanym przeprowadzką, że wylewałbyś swoje przeżycia na streamie. No ale jakie przeżycia? No wiesz, no może i byłbym podekscytowany przeprowadzką. Wątpię, bo raczej byłbym przestraszony. Ze mnie to taka pizda. Dobra, zróbmy taki manewr. Mamy bestie, mecha, jakieś tam żywiołaki. Będzie. No, raczej bym przestraszony, bo ja to strasznie zmian nie lubię i się strasznie przy tym stresuję. No ale wiesz, ekscytacja, no jaką masz ekscytację przy przeprowadzce? No pakujesz się, przewożysz jedne rzeczy z jednego miejsca na drugi, w drugim miejscu to rozpakowujesz i mieszkasz, nie? No i to dla mnie tyle, no ja tam nie wiem, czym miałbym się ekscytować więcej. No a samo, co się może wydarzyć takiego, nie? No okej, no spakowaliśmy rzeczy, przewieźliśmy je autem albo przewieźliśmy je samolotem, wypakowaliśmy je, pojechaliśmy, mieszkamy, nie? No, ja nie widzę tam jakichś, nie wiadomo jakich tych motywów na historię, nie? No jeszcze zrobić jakiegoś vloga, żeby pokazać, jak wygląda proces przeprowadzki, jak wygląda proces transportu, jak to tam wygląda wszystko na miejscu, no to spoko, to rozumiem. Jeden, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty vlog. No ale tak na streamie, no to ja nie wiem, co według was miałoby się zmienić, czy wydarzyć takiego, że to by cokolwiek zmieniło. Na nie ma co ukrywać już dość nudnym streamie, bo ostatnie te streamy to mam wrażenie, bo w sumie nie sprawdzałem, ale mam wrażenie, że są strasznie nudne. Więc no ja nie wiem. To zwykłe potknięcie, nic. Tu nic nie ma, zróbmy tak, może coś fajnego wpadnie. Mam żywiołaka, no mam żywiołaka. Mogę sobie kupić tego wariata i zbufować tego ziomka. Niech tam będzie. Mogę też tak zagrać, ja tu nic nie daję. Mógłbyś pokazać nowe oświetlenie w pokoju i tyle ze zmian. No, coś w tym stylu. Nie wiem, no nie wydaje mi się, żeby aspekt przeprowadzki miał jakoś wpłynąć ciekawie na stream. Jak sobie wreszcie dom wybudujemy... No dobra, no to w sumie tak jak sobie dom wybudujemy, no to przeprowadzę się i co to ma zmienić?
To nic nie zmieni, no bo znaczy poza miejscówką. Okej. Okay. Już wiem, jak chcę zrobić ten następny pokój. I to będzie największa zmiana. Kanary są fajne, tylko te wulkany. A ja to nawet nie wiem, jak tam sytuacja z tymi wulkanami. Wrześniu 280 domów się swajczyło. Not so small. Mam to dla ciebie prawdziwy gang świeżaków. No dostrzegam tutaj jakiś pomysł. Sprawdźmy. O, jeszcze jest trójeczka. To moglibyśmy sprzedać. I bombeczkę. No chyba bombeczkę. Dobra, co ja chcę po prawej stronie ustawić? Szczura, nie? Tak myślę. Myślę, że szczura. Być. To co, ruszamy zawojować przestworza? Będę oglądał Coming Out Nolifa. Nie, chyba nie. Bzium. Takie zwycięstwo należy zacnie uczcić. Nad czym ty, stary, myślisz? Przecież tu nic nie ma. A tu jest papuga. Dzwoni papuga! Nie mam bladego pojęcia, co było dalej! Rozsądny wybór. I tak. A planujesz mieć kominek w swoim domu? Nie. Dosłownie zrobię wszystko, bylebyśmy nie mieli kominka, bo kominek jest z jedną z takich meme rzeczy, nie? O kurwa, kominek, będziemy palić, spędzać wieczory, później nikt tego nie używa. Pierdolę. Ja mam bardzo rygorystyczne zdanie na temat takich gadżetów, które jak nie masz, to myślisz, o Boże, jak to będzie fajnie, jak to będziemy mieć, a później i tak nikt tego nie używa, nie? Więc absolutnie. Panele fotowoltaiczne? Tak, panele tak. To co, ruszamy zawojować przestworza? Ruszamy, let's go. Au. Zabili mi papugę. No, chyba raczej 2 na 10. Coś tak czuję, że raczej 2 na 10. Chociaż... No nie, no raczej mało prawdopodobne.
A jaki piec będzie? Pompa ciepła. Dobrze, że jesteś z powrotem. Podać ci coś? Kiedelkę poproszę. No fajne rzeczy, fajne, ale raczej nie chcemy. O, no proszę. No już może być. Goldrinek, okej. Okay. Oto twoja trójka. Coś tędy chyba? Z panelami jakieś prawo nie miało wejść, że się będzie mniej opłacać? Nie wiem, nie mam pojęcia, nie śledziłem. To co, ruszamy zawojować przestworza? Ale to naprawdę chcą wymyślić jakieś prawo, kuźwa, upierdalające kolejną rzecz? Seriously? No byłoby to zdecydowanie boskie. Nie, tylko nie moja hydra, okej. Okay. Jest remis. Dobrze, że jesteś z powrotem. Podać ci coś? Tu, 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 tu. Mister Prowokacja. Tu, 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 tu. No to ja zagrywam prowokację. No tego, nie? Nic zbytnie interesującego. Aż nic nie zostanie. Ten kliw na samym końcu to nie jest zbyt mądry pomysł. Dobra, dajemy kliwa tutaj. Osilić podatkiem kolejny. A to co mają z tej fotowoltaicy zmienić? Od marca... Ileś tam groszy za kilowatogodzinę. Masz przewagę. Oby tak dalej. Masz przewagę. 60%. O nie! Ale mi zjarał. Ech, niedobrze. Dobrze, że jesteś z powrotem. Podać ci coś? Dobra, szczura kota nie potrzebuję. Czy ja chcę kupić tego? Chyba nie chcę. Twój ruch. Tik tak, tik tak, tik tak, tik. Tak, ja tu potrzebuję Rivendale'a, nie?
Chodzi o nowelizację ustawy o OZE plus. Nie wiadomo, kiedy wejdzie. Ma chodzić o to, że prosument będzie sprzedawał na przykład po 20 grosy, a odkupował za 80 tę samą jednostkę prądu. A, czyli ogólnie wyprodukuję sobie, nie wiem, 1000 kW i sprzedam za 200 zł, a 1000 kW będzie kosztować w 800. No to faktycznie. Faktycznie słodziutko. No, ale dobrze, że dają, nie? No bo jak dają, to jest super, bo dzięki temu ludziom się żyje lepiej. Tik-tak. Widerkę chętnie przyjmę. Twój ruch. Gdzie jest mój Rivendale do jasnej cholery? Ty nie masz paneli podłączonych bezpośrednio pod instalację, tylko do sieci. No ja to w ogóle nie mam żadnych paneli. Ciekawe, czy kiedyś to wszystko jebnie i ludzie wyjdą na ulicę. Trochę mi się w to wierzyć nie chcę. Żeby tak się miało zadziać. Twój plan działa. Twój plan działa. W sumie trafiłeś w mega słaby okres, jeżeli chodzi o ceny materiałów budowlanych. Teraz jest już tragedia, a później to może być tylko gorzej. No, nic z tym nie jestem w stanie zrobić, więc co mi po czym? No, dobrze. Dostrzegam w twoich stronnikach smoczą moc. Jest Rivendale! Jest nawet żabka. Obok. Może być tak, chyba. Teraz będziemy produkować agonię. Wiecie, z cenami jest tak, że idą w górę, no i... I co z tym zrobisz? Miniset wychodzi jutro, jep. Prawdopodobnie o 19. Twój plan działa. Kupuj taniej, sprzedawaj drożej. Pójdę se kupić trochę styropianu i sprzedam za więcej. Ojejku.
Uhuhu. Się nabufowali? Dzwoni papuga. Coś tam, coś tam. Kurde, problem jest taki, że papuga wzięła, zginęła i dupa. Krab! Myślałem, że mam już to wygrane. O Jezu. Dobry wieczór, przystojniaku. Siemandero, mordo. Siemandero. Czy my się chcemy level upnąć? Po co mam się level upować? Nie, nie chcemy. Bardziej chyba chcemy znaleźć coś, co nam pomoże z aktualną sytuacją na sztole. O, może taka druga papuga. Why not? To dobry moment na wynajęcie nowych stronników. O, i trzecia papuga. Czad, co ja chcę z tego stołu sprzedać? Nic, poszukamy jedną turę i zobaczymy w następnej, czy się coś nie połączy. Chwilę. Chcę sprzedać szczura? I tego wariata? I zachować tylko to? Może to nie być takie głupie. Czyli w ogólnym rozrachunku planujesz wybudować dom energooszczędny? Tak. Taki mam plan. Twój plan działa. O, taki mam plan i on działa, kurde, mało tego. Ha. No to kozak. Tik, tik, tok. Dostrzegam w twoich stronnikach smoczą moc. Smocza moc. Warlocki. Masz tu potencjalną trójkę. Sprzedano! A teraz wydaj to złoto. Rozsądny wybór. No nie kupujemy hydry, bo wolimy mieć dwie hydry na stole niż jedną. Więc to whatever. Dobra, nastawimy sobie to tak. Dzięki za kurs, to znaczy wykupiłem i przejrzałem z grubsza. Dużo treści, merytorycznej treści, komuś na pewno się przyda. A dziękuję, do usług, proszę. Twój plan działa. Mój plan is working. No, jednak nie do końca. Bufów! Więcej bufów! Ha! Ubiłem Rivendale'a. Nawet zbiłem Divine Shield'a w odpowiednim momencie, wow! I nawet wygrałem!
O oh, yeah, baby. Jak dobrze. Papuga trochę nafidowana. Nie ma co ukrywać. Robi się tu naprawdę gorąco. Żywiołaki to raczej Divine Shieldów nie mają. Czego ja w ogóle szukam? Twój ruch. Mój ruch? Seriously, brachu? Jak mój, to spaka. Ha, ciekawe. No dobra. Niech będzie. Czego ty szukasz? Powinieneś level up i Guldrina szukać. Okej. Okay. Zapłaciłem za to, bo byłem ciekaw. Z drugiej strony fajnie sobie to wymyśliłeś. Kibicuję i wszystkiego dobrego życzę. A dziękuję bardzo. Thank you very much, my friendu. Zawsze mówię, że dobra strategia to połowa sukcesu. Miałem potężnych stronników, ale on miał potężniejszych.